tygodnia. Od rana mam full jeżdżenia od lekarzy, po jakieś ZUS-y, PZU z mamą. Także robię dzisiaj jako szofer. No i mam takie okienko. Za bardzo i nie będzie mnie słychać. Także coś sobie zaraz znajdziemy. Czy miejscówkę, może na plac zabaw, już wam pokażę. No i tak, mam sobie takie okienko około godzinne, więc postanowiłem się z wami połączyć. Więc tak jak wspominałem, woże dzisiaj mamy od lekarzy, po lekarzy i jak wam też myślę wiadomo, terror maseczkowy nadal trwa. Nadal trwa terror maseczkowy. A widziałem ostatnio pewien artykuł, z którym się z wami podzielę. Tak, Tomasz, dokładnie. Trzy Lipki. Najlepsze miejsce widokowe. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Trochę przestało wiać, więc może sobie gdzieś na jakąś ławeczkę usiądziemy. Cześć, cześć, Ania. Sobie tutaj zobaczymy jakąś miejscówkę. Czy jeszcze przyszedł mi dzisiaj list z sądu, także otworzę sobie go przy was. Zobaczymy, co tam przyszło. Dobra, myślę, że sobie tu możemy usiąść. Sobie siądziemy. Witaj Maria, cześć Ania. A właśnie, jeszcze odebrałem książkę, na którą czekałem przedpremierowo, którą polecam, mogę wam polecić. Taka książka. Nie, macie pewnie odwrócone, więc wam to pokażę inaczej. Mianowicie coś takiego. Jestem fanatykiem akurat Wojciecha Sumlińskiego i Tomasza Budzyńskiego, jeżeli chodzi o właśnie książki. No i tak. Dobra, może zaczniemy sobie od tego listu z sądu, a później porozmawiamy o tych kagańcach i szprycach. Co my tu mamy? Sąd rejonowy w Bielsku-Białej. 9 Wydział Karny. Dobrze, to sobie zasłonimy. Co my tu mamy? A dzisiaj chłodno, co? Jak tam u was pogoda? Uważać przy otwieraniu, ponieważ jeżeli to jest to, o czym myślę, to będę to oprawiał w ramkę i na ścianę. Dobra, co my tu mamy? Dobra, tu mamy płytę CD, zapewne całe nagranie rozprawy maseczkowej. No proszę.
dostałem odpis prawomocnego wyroku oraz płytę z nagraniem rozprawy. Że wyrok w końcu prawomocny. Dałem jeszcze policji 2 tygodnie na odwołanie się. No i nie skorzystali. Jednak również oni przyznali rację, że maseczki były nielegalne. Ale zobaczmy, co my tu mamy. Co my tu mamy? W sumie za bardzo to tu nic nie mamy. Po rozpoznaniu sprawy przeciwko Andrzejowi obwinionemu o to, że w dniu 28 grudnia 2021 około godziny 19:55 w Bielsku Białej przy ulicy Grabowa 1 przebywając w sklepie Biedronka naruszył obowiązek zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki. To jest o wykroczenie z artykułu 116 paragraf 1a KW. Na podstawie artykułu 62 paragraf 3 KPW z artykułu, no nie będę tych artykułów cytował tutaj, ale uniewinnia obwinionego od zarzutu. Na podstawie artykułu 119 paragraf 2 punkt 1 KPW orzeka, że koszty postępowania ponosi Skarb Państwa. Czyli pani ponosi, pan ponosi, ja ponoszę. Za te wszystkie nielegalne mandaty wszyscy teraz płacimy. A trąbiliśmy przez 2 lata. Przez 2 lata trąbiliśmy wszyscy i wolne media i bardziej kumaci ludzie trąbiliśmy o tym, że to jest nielegalne i w końcu wyjdzie na nasze i Skarb Państwa i wszyscy poniesiemy za to koszty. No przykre, przykre, ale jak się okazuje, warto walczyć o swoje prawa. Jak najbardziej warto walczyć. Ja tam powiedziałem nawet policjantom, którzy mnie wtedy zatrzymali, że nawet jeżeli by mi dali 5 zł mandatu, to bym nie przyjął i bym się z nimi sądził. Bo wiem, że mam rację po prostu. Jowita nie może odpowiadać na komentarze. Jakieś ograniczenia? Czyż jeszcze nic... Jeszcze nie zacząłem, a już ograniczają? No proszę. No proszę, no proszę. Już jeszcze przejdziemy, pokażę wam widoki. I opowiem wam trochę o tym artykule. O tych kagańcach i o tych szprycach. Co nagle się okazuje, że lekarze ostrzegają. Tak, lekarze ostrzegają. A szury, foliarze i antyszczepy, czyli my ostrzegaliśmy od 1,5 roku, jak nie dłużej. Co i nagle lekarze ostrzegają. I co, oni nie są szurami? Nie są foliarzami? Antyszczepami? No dziwne, dziwne. Bardzo dziwne. Hejka Frania. Tak, już szykują 4. dawkę na jesień. Tak, nie ma kwiatków pod zamkiem. Też mi siostra właśnie napisała, że te kolorowe rabaty ktoś skosił. No jestem ciekaw, czy któryś z mieszkańców już po prostu nie wytrzymał i tam wjechał z kosiarką. Czy po prostu już pan prezydent stwierdził, że może już dosyć tych barw krainy na literę U w Bielsku Białej. Cześć Sylwia.
Witaj Zbigniew. Witam rebelkową rodzinkę. Witam, rodzinka wita. Już wam jeszcze pokażę widoczki. Coś się zachmurzyło to niebo. No, można zrobić transmisję. No, dobry pomysł. Jowita, ok. Tak zrobimy. Tutaj sobie mamy taki krzyż. Lepszej miejscówki widokowej zrobić relację, ale nie było zasięgu LTE, więc korzystając z tego okienka czasowego podjechałem na bliższe trochę miejsce widokowe. Jak w ogóle słychać, bo napiszcie mi, bo strasznie wieje, a wiem, że jak nieraz oglądam czyjeś relacje gdzieś z zewnątrz, jak ktoś robi, to strasznie wiatr przeszkadza. O, tu wam jeszcze pokażę. Słabo słychać, co? No to za chwilę albo wsiądę do auta, pogadamy, albo znajdę inne miejsce. Dobra, to idziemy do auta, bo jednak za bardzo tutaj wieje. No, jak jeszcze skorzystam z tego czasu wolnego, to sprawdzę te rabaty, jak tam te rabatki, gdzie one zniknęły. Dokładnie, też z chęcią zobaczę brak rabatek. Dobra, sobie siądziemy. Sobie usiądziemy. Chwilę jeszcze pogadamy i się najwyżej połączymy pod zamkiem. Tam, gdzie były jeszcze do niedawna rabatki. No. Nie wiem, jak was tu ułożyć. Coś wymyślimy. Dobra. Mamy to. No, teraz widzę wasze komentarze. Fajnie, bo tak to mi słońce świeciło. Dobra, o co mi chodziło w tym tytule live'a, że lekarze ostrzegają. Spróbuję znaleźć na drugim telefonie. Trochę aż wstyd cytować wyborczą, ale łódźwyborcza.pl dała taki artykuł,
o tytule Tylu infekcji jeszcze nie było. Lekarz. Przez izolację i maseczki straciliśmy odporność. No co pan nie powie, panie lekarzu? Pan jest szur? Foliarz? No o co chodzi, no? Jak to? Maseczki? Przez maseczki straciliście odporność? No nie wierzę. No całego i tak nie mogę zacytować, bo Łódź Wyborcza pruje się do mnie, żebym wykupił dostęp do prenumeraty. Ja tam wolę inne wolne media. Ale co by tu można jeszcze? No ogólnie tutaj lekarze nagle się obudzili i informują nas wszystkich, że niby maseczki w pandemii się sprawdziły, bo powstrzymały podobno rozprzestrzenianie się świrusa, ale z powodu izolacji i chronienia się za pomocą maseczek nie budowaliśmy naturalnej odporności, o czym mówiliśmy od dawna, prawda? No, a teraz to mówią lekarze, że teraz musimy to odchorować. Czyli to, co cały czas mówiliśmy, że ludzie, którzy noszą te maseczki, po prostu nie budują swojej odporności naturalnej na wirusy, zarazki. No i nagle się lekarze obudzili, co? Że nagle pacjenci tłumem uderzają do lekarzy, że jakieś anginy, jakieś różne choroby płucne. Tak, dokładnie. Lepiej wykupić subskrypcję na Rebel niż na Łódź Wyborcza. No, dokładnie. No. No i łódzcy lekarze mówią, że w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku pacjentów z różnego rodzaju infekcjami dróg oddechowych, górnych dróg oddechowych mają... No i tu już nie doczytam, bo nie mam wykupione. No, ale co? No, że jest po prostu zatrzęsienie pacjentów z infekcjami górnych dróg oddechowych. I lekarze sami teraz przyznają, że to z powodu noszenia kagańców. No co za szury ci lekarze. No ja nie wierzę normalnie, jak tak można. Tam powinien się nimi zająć pan, no, nie jeden pan z rządu. Albo jakieś, nie wiem, może oni jakieś fake newsy podają, nie? Dziwne, dziwne, dziwne. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Też powstał jakiś czas temu świetny artykuł. Już wam mówię, na stronie. O ile mi się otworzy. Z tego co pamiętam, było to w Gazecie Warszawskiej. Ale tutaj mam na jakiejś innej stronie. Autor Jacek Frankowski zatytułował swój artykuł Zakeczupowani, wiadomo, teraz mówię po naszemu, godą po naszemu. Zakeczupowani mają powody do obaw. Taki sobie artykuł powstał. No i co my tu mamy w tym artykule? Mogę powiedzieć tyle, że to również to, co mówiliśmy od minimum półtora roku, że to całe szpryce mRNA prawdopodobnie jednak trafiają do DNA. Teraz potwierdzają to lekarze. Lekarze to teraz potwierdzają. I naukowcy. No i co? Zacytujmy tutaj. To jest jakaś strona CAI24. Już wam pokażę. Jakiś kawałeczek tylko zacytuję.
Badania wykazały przenikanie mRNA do wnętrza ludzkich komórek i transkrypcję do DNA. Naukowcy, którzy domagali się przeprowadzenia pełnego cyklu badań klinicznych szczypawek mRNA przed dopuszczeniem ich do użytku, byli osądzani od czci i wiary przez media głównego nurtu i naukowców zatrudnianych przez koncerny farmaceutyczne, od wiadomo, od foliarzy, od szurów, od antyszczepów, od nieuków, mało tego, wielu lekarzy, którzy mówili naprawdę, stawali przed komisjami lekarskimi, tracili uprawnienia do leczenia. Sami wiecie, co się działo, sami wiecie, co się działo. I nagle teraz się budzą i no to jest masakra po prostu, nie? To całe WHO, te wszystkie agendy, no to jest masakra. Te CDC i inne agencje nagle przyznają rację tym foliarzom i szurom, no. Masakra, no. Co tu jeszcze mogę? Jakieś ostrzeżenie, że jednym z takich niezależnych od koncernów farmaceutycznych naukowców, którzy nie poddali się presji mediów i naukowców mianowanych przez media autorytetami, jest profesor Roman Zieliński. Prawdziwy autorytet z niekwestionowanym dorobkiem naukowym w dziedzinie genetyki. Profesor był jednym z autorów dwóch apeli skierowanych jesienią 2020 roku do prezydenta RP i rządu w sprawie keczupów na Dawida-19. W apelach tych naukowcy wskazywali na zagrożenie, jakie płyną z wprowadzania szpryc, których wpływ na zdrowie nie został w pełni przebadany, o czym wiemy. Wskazywali m.in. na możliwość destrukcyjnych ingerencji szpryc mRNA w układ genetyczny zakeczupowanych. Też nam w to nie wierzyli, Myśmy się opierali przecież na autorytetach, na lekarzach, wirusologach, naukowcach, których media głównego nurtu po prostu sprowadzili do parteru i wrzucili do wora z antyszczepami, prawda? Z wywiadu z profesorem Zielińskim opublikowanym na stolikwolności.pl 15 grudnia 2020 roku dowiadujemy się, że w obszernej odpowiedzi z dnia 16 grudnia 2020 roku na pierwszy apel poinformowano, że szybkie uruchomienie keczupowania na świrusa jest reakcją rządu na pilne społeczne zapotrzebowanie związane z pandemią świrusa, a wszelkie działania podejmowane w celu otrzymania skutecznych szpryc przeciwko Dawidowi-19 podlegają rygorystycznym procedurom i gwarantują nam wszystkim najwyższe możliwe bezpieczeństwo. Także tak nas okłamywali, wiedząc, że te preparaty, te eliksiry nie są przebadane, o czym każdy z nas wie. Masakra, że teraz to wszystko jakby wychodzi z ich ust, a jeżeli myśmy o tym mówili przez 2 lata ostatnie, to byliśmy, to po prostu w głowie się nie mieści. W głowie się nie mieści ta hipokryzja, ten miazga po prostu, puch. Co tu jeszcze mogę zacytować z takiego ważnego? O, mało tego, to jest bardzo ważne. Wyniki badań. 7-osobowa grupa badaczy z Uniwersytetu w Lundzie,
prowadziła badania nad oddziaływaniem wyprodukowanego przez BioNTech preparatu BNT162B2 na linię komórek pochodzących z ludzkiej wątroby. Okazało się, że wystarczyło 6 godzin, żeby mRNA przeniknęło do wnętrza komórek wątrobowych. I co? Ściemniali, że nie wchodzi w DNA, nie integruje tam nic, nie, no, a tu nagle wychodzą badania, że jednak coś jest na rzeczy, że tak powiem. No i co, dążący do prawdy o skutkach keczupowań, naukowcy zderzyli się ze ścianą potęgi stosujących cenzurę serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, YouTube, Twitter i inne. Oraz mediów głównego nurtu, oczywiście, bo każdy mówił jednym tonem. Czy to Polsat, czy to TVP, czy to TVN. Wszyscy jednym głosem mówili. Tak jak się zawsze kłócą, tak w sprawie pandemii, namawiania do ketchupowania, mówili wszyscy jednym głosem. Już samo to powinno nam dać do myślenia wtedy, co? No i właśnie byli wszyscy ci lekarze i naukowcy byli cenzurowani właśnie przez te media społecznościowe, przez media głównego nurtu. A to dlaczego? Bo wszyscy są podporządkowani koncernom farmaceutycznym i są wspierane przez takie organizacje jak WHO, CDC, FDA czy EMA. No mamy na przykład takiego pana Cesaka, co tam była interwencja poselska pana Grzegorza Brauna. No, odsyłam was do artykułu. Później wam może wrzucę linki po prostu w komentarzu. Wrzucę wam linki w komentarzu, żebyście sobie mogli to przeczytać i udostępnić ewentualnie. No. Ale... Bo nie chcę też za dużo cytować, nie? Wiadomo. Tyle, co mogłem na prawie cytatu, to powiedziałem. Jeszcze się z wami tutaj chwilę przejdę, bo duszno się tam zrobiło w tym samochodzie. O. No i co, za chwilę podjedziemy zobaczyć te rabatki. No i co o tym sądzicie, co o tym sądzicie, co? Angelina, wrzucę ci link w komentarzu, chociaż może spróbuję teraz na twoim telefonie. Spróbuję, już moment. Kopiuj. Tak. Dobra, pierwszy link poszedł do komentarzu. Dobra, jest. I teraz drugi link. Dobra, i drugi link też poszedł. Także macie w komentarzach obydwa artykuły. Momencik.
No, tu się jeszcze przejdziemy. Pokażę wam jeszcze te widoczki tutaj. Auto chyba zamknąłem, jeszcze sprawdzę. Jeszcze sprawdzę, czy zamknięte auto. Dobra, to jeszcze przejdziemy się na widoczki. I za chwilkę wsiadam w auto, jadę pod zamek i zobaczymy, co się stało z tymi rabatkami w barwach krainy na literę U i czy zostały nasze polskie barwy, czy nie. Przejdę wam jeszcze, pokażę widoki. Że w takim pięknym miejscu mieszkam. Ktoś napisał, że nie otwiera się. Co się, linki się nie otwierają? Piękne, piękne widoczki, tak. Tam nie wiem, czy widzicie. Tam pod górami, chyba nie da się przybliżyć. Jest bardzo dużo takich wieżowców wysokich, 10-piętrowych. To jest właśnie moje osiedle Złote Łany, na którym się urodziłem, wychowałem i które zawsze mam w swoim sercu. Że taki sobie tutaj mamy punkt widokowy na wszystkie osiedla tutaj w pobliżu. Otoczeni górami. No to co, wracamy do samochodu i co? Jedziemy na rabatki. Jedziemy sprawdzić rabatki. Co tam się stało? Polska młodzieży. Biega, goni się, miło spędza dzień. Tak, tak, Sylwia zrobiła osobną transmisję z rabatkami. Właśnie za chwilę się z wami rozłączę. No i podjadę pod zamek zrobić krótką transmisję dla was. No, mam nadzieję, że te linki wam będą działać. Ja później dopiero sprawdzę, bo też jeszcze mam trochę dzisiaj biegania z mamą po lekarzach. Że takie wolne okienko teraz wykorzystuję, jak mogę. To w takim razie żegnam się z wami. No i widzimy się, nie wiem, no to będzie kwestia znalezienia miejsca parkingowego pod zamkiem. Za chwilę. Także bądźcie czujni na relacje na Rebel24. Cześć!